No, witam. To jest mapa 22. Kierana na 10 osób. Scenariuszówka taka. Ćwierćka zaciarska. Rozwiązanie pierwszą wojnę światową i wygląda to tak na razie, że pluskie mają ruskich Karelię, Finlandię, Inflanty, Litwę, polskich Ukraińców, Kozaków, Kaukaskrym, Turasy tutaj, Bliski Wschód, Kurwa, do Suezu, Grecja, Albanię, Południe i Ugoli, no, Włochy tu, tak, Szwajcarię, Libię, Maltę biorą też. Niedługo się zamienią w Austro-Węgry. Podbiją Rumunię, Czechy. Południe Polski tutaj, te małe gówno. Trochę ropy przemieść. Francja zajmuje sobie spokojnie kolonie. W Afryce. Hiszpania, tutaj Portugalię. Wtedy Serbki tutaj, tu Kubę. USA się jednoczy, tutaj Kanada będzie brytyjska, także Irlandia, kurwa mać, Egiptu, no, Szwaby będą, no, Strasburg tutaj, Benelux, północny Holsztajn zajmą Memel, jeszcze jest Szwecja, która będzie grała, no, no zajmie sobie Norwegię, i te dwie wyspy, tutaj Islandię, Grenlandię. Jak to się stanie, to się zaczyna, rozpocznie się rozgrywka właściwa. Polegająca na tym, że gramy w dwóch drużynach. Ruskie, Francja, Brytania, kontra Niemcy, Włochy, Austria, Turcja. Jest jeszcze Szwecja i Ameryka i Hiszpania, które są półneutralne, no, mogą wybrać sobie stronę, po której chcą walczyć. Hiszpania ma za zadanie podbić Amerykę Południową, południowe Stany. Stany mają za zadanie zatopić Kanadę, Brytole chcą 13 kolonii. Taki scenariusz. Francuzi mają chcieć Strasburg odzyskać, Benelux. Niemcy chcą oczywiście ruskie i podbić Francję. Włosi mają z Francuzami się napierdalać tutaj w Afryce, kurwa, z Brytolami. Turasy tutaj z Brytolami, Turasy później też tutaj na Kaukazie ze mną ruskim, kurwa. Tutaj będę się najebać z Austrią, tu kurwa z... Tu będą granice, tak, będzie moje. To będzie niemieckie już. To jest niemieckie, to jest niemieckie, to jest niemieckie, to jest niemieckie. To też będzie niemieckie. No to będzie moje. To będzie moje, to będzie moje, to będzie moje, kurwa. No. Niemcy będą się tutaj napierdalać ze mną ruskim. Może tak się stać, że będę się napierdalać tutaj ze Szwecją. Może tak być, że Szwecja z Niemcami może być. O, mogą być oba scenariusze jednocześnie. Szwedzi sobie będzie mój imperium, kurwa. Zajmie sobie tu i chuj, wszystko, kurwa. Może łotyckie, kurwa, będzie szwedzkie. Główne cele to są tak. Niemcy chcą Polskę. Francja chce Benelux, Strasburg, Lotaryngia, Szwecja chce mieć może bałtycki jak najwięcej dla siebie i może sobie wybrać strony, albo może do ententy z ruskim, albo może do trójprzymierza z Niemcami, a może sobie walczyć z obiema stronami, jak chcę Turcy, chcą Kaukaz i Egipt cały. Włosi chcą też trochę Egiptu skupnąć. Głównie po Afrykę francuską chcą.
scenariusza. Hiszpanie chcą właśnie południowe Stany, Brytole chcą tutaj to, tak. Dotąd północne Stany, mogły chce Kanadę zrobić. Ruski oczywiście chcą zniszczyć Niemcy. Taki to jest scenariusz. No i jeszcze tutaj taka mała zaczepka moja w stronę Turcji. Turcja to jest Olaf. Tak to wygląda. Ja, Imperium, Kenta Rahan, północny stawiam Ameryki, kapitan Kawiorek, Hiszpania, Olaf, Turcja, Grafer, Szwecja, Lozi, Stalin, Niemcy, Myry, Weteran, Francja, Zimny, Kuba, Wielka Brytania, Max, Stalin, Włochy, Mir, 7711, Jugol, no i tyle. Co jakiś czas będę to nagrywać, jak się coś pozmienia. Na razie tak to wszystko wygląda, że podbijamy sobie nasze ziemię. No i tyle. No i jeszcze na potem jeszcze mamy na odjęło Szwecja. Bo nic nie robi. Tylko tak zarywa. Ja jestem na szóstym miejscu na razie. Ale niedługo będę na pierwszym. No i chuj reklama. No i to na tyle. Na razie.